5 rzeczy, które robisz i są nielegalne. Już wam ścisnęło dupę, co? Urhara. Już sobie myślicie. Kurwa, złapali mnie, co ja teraz zrobię w więzieniu? Rozluźnić dupę, bo ci ją brutalnie zniszczą. Już wiecie, jak to jest z tymi topkami, które mają takie tytuły. Wydaje się, że to koniec świata, a później po obejrzeniu tego filmiku dochodzisz do wniosku, że to jednak nie było takie straszne. Ominąłem generalnie takie najbardziej ewidentne, jak pobieranie gier, filmów i tak dalej. 5 rzeczy, które robisz i są nielegalne, to nie jest kłamstwo, tak właśnie jest. Są nielegalne, ale trzeba brać pod uwagę kraj, z którego są, kraj, w którym się to aplikuje i że dużo rzeczy jest nielegalnych, ale nikt tak naprawdę nie zwraca na to uwagi. Nie pójdziesz za to do więzienia, ale mógłbyś. Mógłbyś. Wiecie, co powinno być nielegalne? Nieodwzajemniona miłość, fałszywi przyjaciele i intra, które wstawiają niektórzy youtuberzy na początku swojego filmu. Z ich imieniem w 3D, dubstepem i piorunkami w tle. Jeszcze istnieją. Numer 5. Używanie fałszywego imienia w internecie. Mogą cię wsadzić aż 25 lat do więzienia, ponieważ jest to oszustwo internetowe, udawanie kogoś, kim nie jesteś. Jeżeli by to brali tak na poważnie, wszyscy byśmy już mieli dożywocie. Ale oczywiście nie robi się tego we wszystkich przypadkach. Tylko jak były jakieś szkody lub gdy coś się stało. A więc nie martwcie się. Dalej możecie używać dziwnych ników na Instagramie i innych mediach społecznościowych, jak Szalony Kutas, Mokra69, albo jak ta. Najlepszy nick na świecie. 10 na 10. Numer 4. Jedzenie w sklepie, zanim kupisz ten produkt. Ale ja to kupię. Kupię to. Tak. Jasne. Jasne, kurwa. Jeszcze nie jest to twoje, ponieważ tego nie kupiłeś, a więc generalnie kradniesz. Poza tym wszyscy wiemy, jak to wygląda. Pijesz sobie spokojnie jakiś soczek, mówiąc tak, zaraz za to zapłacę. I nagle zapominasz go na jakiejś półce. Ja na szczęście nikogo nie znam, kto tak robi, ale widziałem wiele razy, jak ludzie zostawiają w połowie wypite jakieś napoje, bądź zaczęte paczki po chipsach. Ale najbardziej mnie wkurzają osoby, które grzebią w pieczywie. Parę dni temu spokojnie byłem sobie w sklepie, wybrałem sobie jakieś bułeczki i nagle podchodzi jakiś koleś. Wszystko byłoby okej, gdyby nie fakt, że on, kurwa, wkładał palucha do środka tych kejzerek. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Chcesz sprawdzić, czy są świeże? Załóż sobie rękawiczkę, pomacaj i tyle. Ale nie wkładaj tam paluchów, inni ludzie to jedzą. Ale nie, paluch grzebaluch i jeb w kejzerki. I nie wiem w sumie, dlaczego o tym powiedziałem, ale jak już wiecie, przy tych topkach lubię po prostu opowiadać jakieś dziwne historyjki. Numer 3. Podłączenie się do Wi-Fi innej osoby. Wi-Fi? Nie no, o tym już w sumie wiedzieliśmy, prawda? Ale co jest ważniejsze, mieć internet czy pójść do więzienia na 2 lata? Oczywiście, że internet. Przecież bez internetu zostaniemy, bez CS-a, YouTube'a, kanału Urhary, daj lajka, serialów, anime, to znaczy hentai, bez porno. Co by się stało z naszym życiem bez porno? Snape. Numer 2. Postawić więcej niż $2000. Tego w sumie nie robimy, bo jesteśmy biedniejsi od szczurów, ale jeżeli masz trochę hajsu i chcesz postawić $2000, nawet jeżeli to będzie z jakimś przyjacielem, $2000, jeżeli skoczysz z okna. Aaaa! Jebany hardcore! Ruchaj mnie! To wiedzcie, że jest to nielegalne. 10 lat temu Sal Kulossi, chyba jakoś tak? Macie tutaj. Sal Kulossi postawił tę kwotę w barze ze znajomymi. Jakiś czas później przyszedł swat i strzelili mu w serce. Nie jest to żart. Prawdopodobnie był to jakiś błąd ze strony swat. Tak, jasne, błąd. Pium! Odstaw CS-a. Numer 1. Pisanie dziwnych, chorych historii. I tak, to dotyczy również fanfików. Macie szczęście, że jest to zabronione w małej części Stanów Zjednoczonych. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem sensu pisania właśnie takich fanfików. A wśród moich widzów, z tego co zauważyłem, jest spora właśnie taka część. Ostatnio natrafiłem na coś bardzo chorego. Przeczytam wam. Royo Xurhara. Zaczyna się świetnie. Patryk, proszę zabij mnie, powiedział cicho Urhara. Nie mogę, nie umiałbym. Proszę, ja już tu nie wytrzymuję. Trzymają nas w tym więzieniu za coś, czego nie zrobiliśmy. Wiem, ja też pewnie zabiłbym się już dawno, ale mam cel i tylko on trzyma mnie przy życiu. Jaki? Zapytał z zaciekawieniem. Nie mogę ci powiedzieć. Ja obiecałem sobie, że dopóki jestem w tym cholernym więzieniu, nikomu go nie wyjawię. No tak jest tu napisane. Ja chyba pójdę spać. Dobranoc. Pa. 3. Położyłem się na łóżku i zamknąłem oczy. Powoli zasypiałem. Rano obudził mnie krzyk. Obudził mnie krzyk. Obudził.
kurwa. To, co zobaczyłem, było ciosem prosto w moje serce. Na ziemi leżał martwy Urhara. Miał przecięte gardło. Dlaczego? Dlaczego mnie zabiłeś, zabiłaś? Nie wiem, kto pisał to chore gówno. Dlaczego? Co ja ci zrobiłem? Obok leżał list z podpisem dla Patryka. Nie kurwa, serio dla Patryka? Jesteśmy razem w celi, nikogo nie ma. Dla kogo miałem zostawić ten list? Wziąłem go do rąk, powoli otworzyłem list. Patryk, wiem, że możesz być na mnie zły. Jednak musiałem to zrobić. W ogóle swoją drogą, dlaczego ja miałem nóż? Patryk, wiem, że możesz być na mnie zły, jednak musiałem to zrobić. Wybacz, że ci nie powiedziałem i zostawiłem cię samego. Jednak chcę, abyś wiedział, że cię kocham. Przyłożyłem list do piersi i szepnąłem. Co wy macie w głowach? Przyłożyłem list do piersi i szepnąłem: też cię kocham. Najgorsze jest w tym, że tych historii jest mnóstwo w internecie. I niektóre są naprawdę bardzo chore, na przykład ta. Isamu X Nitro. Daj czekoladę, powiedział mężczyzna, który stał za mną. Nic z tego, Szymuś, odwróciłem się i pocałowałem chłopaka w policzek. Nie ma już. To idź do sklepu. A może być zamiast czekolady lodzik? No dobrze. Mój chłopak rozpiął zamek od spodni. Sceny plus 18, hehehe, XD. Hehehehe. Jesteś w tym świetny, Nitruś. Wiem, powiedziałem wycierając... Wiem, powiedziałem wycierając białą ciecz z ust. Co z wami jest nie tak? I to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli dzisiejszy filmik wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz, bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i hejos!